potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Muszę chwilę zaczekać. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Muszę chwilę zaczekać. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Potrzebuję więcej czasu.
muszę chwilę zaczekać. Muszę chwilę zaczekać. Muszę chwilę zaczekać. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę chwilę zaczekać. Co to jest? Zasadzka? Przeklęte bestie! Ten łańcuch należał do Namrana. Dziękuję, że mi go zwracasz. Chcesz audiencji u naszego wodza? Zasłuż na to. Zgładź naszych wrogów. Zapoluj nakazry z klanu lodu, których pełno na zboczach tej góry. Rozerwij ich ciała na strzępy i przynieś mi ich strzaskane kości. Wtedy
Być może wódz udzieli ci posłuchania. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Dobra cena. Umowa stoi. Ładna sztuka. Witaj. Czym mogę służyć? Coś naostrzyć? Proszę bardzo. Zaiste uczciwa wymiana. Nie jestem jeszcze gotów. Jestem jeszcze gotów.
Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Nie jestem jeszcze gotów. Potrzebuję więcej czasu. Muszę chwilę zaczekać. Rozbite i połamane tak jak należy. To naprawdę godna ofiara. Nawet się nie spociłam. Proszę bardzo. Bulkatos poprowadził mą dłoń. Uważaj tam na stepach. Wytrzymam zimno na dworze, jeśli tylko jest cicho. Nigdy nie miej dzieci.
Nie jestem jeszcze gotów. Uwaga! Pozbądź się ich!
Muszę chwilę zaczekać. Nie jestem jeszcze gotów. 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 Błogosławieni ci, którzy chodzą w blasku światłości. Niech nasza wiara będzie niczym pancerz w obliczu napierającej ciemności. A, wróciłeś. Chodź, nie stójmy tak na zimnie. Porozmawiajmy w środku. W mych uszach rozbrzmiewa głos Ojca. Świetlista włócznia przeszyje serce nienawiści. Najpierw Lilith, potem najwyższych złych. On wybawi nas od odwiecznego konfliktu.
Vigo i ja ucięliśmy sobie owocną pogawędkę. Odprawi pokutę. Zaufaj mi, jest w dobrych rękach. Pokuta. W oczach niebios stworzenie ludzkości było grzechem. Został wygnany. Teraz pragnie odkupienia, szansy na powrót do domu. Jak głosi przepowiednia, szansę tę da mu zgładzenie Lilith. Gdy dostąpi wyniesienia, wszyscy do niego dołączymy. A jednak stoisz przede mną. Znam jego metody. W moich oczach uznał cię godnym. Błogosławię cię w imię światłości. Niech cię prowadzi, a także zachowa od splugawienia i grzechu. Nasze zwycięstwo zostało przepowiedziane w niebiosach.